ciepełko bija do ogniska. Tam mi się robi kolacja. Ale mamy chwilę czasu i ponieważ poprosiliście, czy jeden z użytkowników poprosił nas o zrecenzowanie budżetowych nożyków, a mianowicie Kabardozier i Kershaw 2, dlatego przygotowaliśmy, znaczy na prośbę jednego z widzów ja te oba noże kupiłem, żeby je przetestować. I przez jakiś czas nosiłem obu i używałem ich zamiennie. Nie wiem ile, nie było to dużo czasu, podejrzewam, że około miesiąca. Nosiłem je i zamiennie je używałem. Jakieś tam zdanie na ten temat, na temat tych noży sobie wyrobiłem. I przygotowaliśmy test. Już wam pokazuję, bo przygotowaliśmy się rzetelnie. Mianowicie, czekajcie, muszę poodkładać wszystkie rzeczy, które do testu będą potrzebne. Stare kartki, no wiadomo, do sprawdzenia ostrości. Deseczka referencyjna, czy deseczka testowa. Kabelki, sznurki i blaszka z puszek od popularnych napoi energetycznych. Bo one są po prostu ciutkę grubsze od na przykład, nie wiem, blaszek od puszek od Coca-Coli. Do tego oczywiście środka już nie ma, no ale otwarcie puszki z konserwą. No i na sam koniec test pomidorka. Aha, jeszcze przed samym końcem z dwóch puszek po znanym napoju. Nie drapałem tego. Dwóch puszek po Coca-Coli zrobimy sobie polowy palnik. Żebyśmy się żebyśmy przedłużali. Kershaw w oddzielnym filmie. Więc go sobie odłożymy gdzieś tu. I zaczniemy od kabara. Kabar zamknięty. Klips tylko i wyłącznie w pozycji tip up. To jak gdyby nie jest przeszkadzające, ale dla prawo i leworęcznych. Od razu dziurka na lanyard, który może się przydać, bo nożyk nie jest długi. Do tego mamy backlock oraz możliwość otwierania obustronnym kołkiem, znaczy wróć, jednostronnym kołkiem, ale kołek da się przekręcić na prawą i na lewą rękę, tak? I teraz trochę klikania to zajęło, żeby on w ogóle chodził w miarę, ponieważ backlock trzyma głownie, to jest raz, a drugie, no to oczywiście on jest na podkładkach, więc nie chodzi zbyt płynnie. Jeszcze sobie wrócę do rękojeści. Rękojeść jest zrobiona z polimeru. Ten polimer nazywa się GFN PA66 i z tego, co dobrze zrozumiałem, to jest poliester z domieszką włókna szklanego i bardziej jest znany po nazwie nylon. Po prostu z tego materiału robi się również nylon. I tak w potocznym, ten poliester w potocznym słownictwie również nazywa się nylonem. Troszeczkę pokopałem, jeżeli dobrze rozszyfrowałem to, bo GFN no to jest oczywiście nylon, natomiast te rozszerzenia PA66, o ile dobrze to rozszyfrowałem, to jest domieszka włókna szklanego, która ma teoretycznie zwiększyć odporność tego noża. Faktura noża no to jest jak gdyby tak frezowana w sorry, frezowana w takie piramidki. Czy to zwiększa przyczepność noża?
Może ciut, natomiast jedno co zwiększa to to, że jak to ubrudzicie czymkolwiek, to bez szczotki nie podchodź. Po prostu wyskrobać tego paznokciem nie idzie. Tak? Nie wiem, czymś to ubrudziłem, ten brus mi wlazł tu i no bez szczotki nie da rady. Nóż otwarty. Głownia ma 76 mm. Nie wziąłem miarki, więc wam nie powiem, ale o ile dobrze pamiętam, to 76 mm. Szlif jest wklęsły. Nóż jest znany, bo jak gdyby to nie jest jakaś nowość, tak? Więc ciężko mówić tutaj o tym, żeby no, ktoś go tam nie poznawał, tak? Jinping, czy jest potrzebny na tym nożu? Ciężko mi jest to stwierdzić, bo, no, bo nożyk jest mały, poza funkcjami takimi stricte codziennymi raczej nie nadaje się do jakiegoś mocniejszego użytkowania. Ta rękojeść, pomimo tego, że wam pokażę, ona jest składana, nie? Ona jest dobrze odlana i tak dalej, co prawda tutaj po odlewach widać, że po odlewach, po szlifach zostaje coś tam do wykończenia, natomiast wrażenie w dotyku ona sprawia strasznego badziewia. To znaczy, według wszelkiego rodzaju specyfikacji, to absolutnie ten materiał jest naprawdę wytrzymały i powinien wszelkie uszkodzenia mechaniczne znosić dość dobrze, natomiast po prostu w odczuciu on jest taki sobie. Kolejną rzeczą jest to, że to jest chyba pierwszy nóż, przy którym, nosząc go w kieszeni, prawda, ja tu już mam wysiepane troszkę kieszenie, wkładając rękę do kieszeni, wyjmując, byłem w stanie zahaczyć o niego obrączką. Przy innych nożach mi się to jeszcze nie zdarzyło. To jest pierwszy nóż, przy którym mi się to zdarzyło i nie wiem w zasadzie dlaczego. Może dlatego, że tu ma taki... Też mi się to nie podoba i w ogóle ta krawędź tutaj jest dosyć ostra. Notabene. Dobra. Głownia. Szlif klęsły powiedziałem, grubość 3 mm, 76 mm i stal AUS 8. I powiem wam szczerze, że ta AUS 8, ja go ostrzyłem przed dzisiejszym testem. Co prawda ja ostrzę kamieniami diamentowymi, więc ciężko mówić o tym, żeby no stal sprawiał jakiś problem, czy jakiś opór przy tym ostrzeniu. Natomiast zdecydowanie, jeżeli chodzi o porównanie Kershaw'a dwójki i tej AUS 8, która jest tutaj, ta AUS 8, która jest w kabarze, jest no taka twardawa przy ostrzeniu. I jakby wam to wytłumaczyć, nie ciągnie się przy ostrzeniu, to znaczy w momencie, kiedy ostrzymy, kiedy pojawia się struna, tą strunę jest łatwo zerwać, ona się nie przeciąga na prawą, na lewą stronę podczas ostrzenia i generalnie nie ma jakiegoś większego problemu, żeby ten nóż naostrzyć do tego, żeby golił, tak? Znowu nie będę miał włosów na rękach. Dobra, krawędź jest ostra, więc tak naprawdę na tyle ostra, że powinna krzesać nam iskry, więc sobie to sprawdzimy od razu, bo szczerze mówiąc nie sprawdzałem, ale krzeszę, nie? Bez większego problemu, krzeszę iskry. I czy ja mam coś jeszcze do powiedzenia na temat tego noża? Nie wiem, w ogóle nóż mi się nie podoba. Ale to jest moje takie prywatne odczucie. Po prostu mi się nie podoba. Nie podoba mi się głownia, nie podoba mi się to, jak on wygląda po zamknięciu, nie podoba mi się to, nie podoba mi się ta rękojeść, która naprawdę nie sprawia żadnego solidnego wrażenia, pomimo tego, że ten materiał jest solidny. No i nie można mu odebrać tego, tak? Nóż jest wykonany dosyć precyzyjnie, z tym, że jest po prostu... On powinien być budżetowy, tak? Czy on jest budżetowy? Nie mam pojęcia, zaraz wam powiem, bo nie pamiętam ile on kosztował. Ja go kupiłem w jednym ze znanych sklepów z nożami, więc już wam powiem jaki jest jego koszt. W tym momencie 125 zł jest koszt tego noża. Rzeczywiście można go uznać za nóż budżetowy. Dobrze.
Więc teraz tak, żeby nie było wątpliwości, bierzemy sobie karteczkę. Ja kartki biorę z jakiegoś tam demobilu, żeby nie niszczyć nowych kartek. Już tutaj nawet pisałem, nawet w czymś się zdążyłem fajdolić, no ale dobra. Nóż jest naprawdę naostrzony możliwie uczciwie, tak? Więc możemy przystąpić do testu. Przetniemy nim parę kabelków, wyciągniemy nim trochę spinaczy, takerów. Przetniemy trochę sznurka, otworzymy puszkę, zrobimy palnik i zrobimy test pomidorka i spróbujemy jeszcze raz przekroić kartkę. Zobaczymy, jak ten nóż się będzie sprawdzał. To przestawiam kamerę. Ok. Słuchajcie, nie wiem, czy Wam to coś pomoże, że Wam powiem, z jakimi kablami mamy do czynienia. Więc to jest zwykły kabel antenowy. Jeszcze sobie założę rękawiczki, bo krawędź tego noża jest dość ostra, a tu trzeba użyć odpowiedniej siły. To jest kabel głośnikowy, 2,5 mm, miedziany. To jest zwykła linka miedziana. Nie chcę Was okłamać, albo 2,5, albo 4, ale chyba 2,5. Ponieważ ja to mam w pracy, więc dlatego tego używamy do testów. Dobra. To jest? A to jest skrętka komputerowa 6 kategorii. Jakby kogoś interesowało, nie będziemy wycinać tutaj fragmentów. Dobra. A to już Wam zupełnie nic nie powie, to jest magistrala od systemu inteligentnych budynków. To jest kabel czterożyłowy, podobny do skrętki, tylko ciutkę grubszy. Grubsze żyły, za to mniej. Żył jest 4. Dobra. To co możemy sobie...
oczywiście znajdą się głosy, które powiem, tak się noża nie używa. Ja tak używam noża na co dzień w zasadzie, może nie do tego, że puszki, ale kable akurat na co dzień. Dobra, i mamy sznurki. No dobra, to co? Czekajcie, to zabierzemy stąd. Jest to absolutnie tu niepotrzebne. Nie wiem, co mam wam powiedzieć, szczerze mówiąc, bo oczywiście padła bateria. Wymieniłem baterię, nie włączyłem nagrywania. Przyciąłem puszkę na pół. Ale żeby nie było, że was okłamałem, nie? Akurat powiem wam szczerze, że puszka nie stanowiła jakiejś większej przeszkody, jeżeli chodzi o otwarcie. Więc jak gdyby da się ją przeciąć bez większego kłopotu. To samo jeżeli chodzi o tą blachę boczną puszki, ona też jest dość miękka, więc nie stanowi dla noża jakiejś przeszkody. Jutro, bo dzisiaj nie będę nagrywał Kershawa, będę nagrywał jutro, bo on będzie szedł kiedy indziej. Potraktować będę go musiał tak samo, ale jak gdyby, słuchajcie, no, nie stanowi to żadnej bariery. Zabieramy blaszki, bierzemy puszki i robimy z nich palnik. Palnik zapewne wszyscy znają, więc nie trzeba się tutaj prostytuować na temat tego, w jaki sposób ten palnik działa. Chodzi tylko o to, żeby po prostu wykorzystać nóż do wykonania takiego palnika. Mamy jedną część palnika. Mamy drugą część palnika. Dwie puszki musimy ze sobą złożyć. O, muszą nam się tu zamknąć. Ok. I teraz wiadomo, robimy dziurki. Do palnika. Ok. No i oczywiście dziurkę centralną. Jeżeli ktoś nie wie, jak taki palnik działa, to na przykład na kanale Mordena. Morden robił taki palnik na 100%. Można sobie zobaczyć. O! Prosty, szybki palnik zrobiony. To co? Zrobimy sobie test pomidorka. Akurat będę miał do mięska, czekajcie, sprawdzę właśnie, jak moja kurwa.
jest nasz pomidorek, jest nasz nóż, który został zmęczony i to czuć, że jest zmęczony, ale jak widzicie, oprócz tego, że brakuje mu w długości, tak, to nie ma w zasadzie problemu żadnego z przekrojeniem pomidora. Ok. Też pomidora uważam za zdany. Jeżeli ktoś nie wie, co robię w tym momencie, albo robiąc to po prostu tak, to już wam tłumaczę. Podczas używania noża, jeżeli jest nóż naostrzony na taki stan, że goli, to nawet widać, zobaczcie, nie wiem, czy to będzie widać, on jest w tym momencie dość mocno poszczerbiony. Ale to nie są wyszczerbienia, które wynikają z jakiegoś nadmiernego zużycia noża, tylko w większości są to wyszczerbienia samego koniuszka krawędzi tnącej, który był dość dobrze zaostrzony. I tak naprawdę można by było powiedzieć, że o, zobaczcie, część tych szczerb, one nawet czuć pod palcem, że po prostu zawinęła się struna teraz, część tych szczerb da się zerwać w procesie krojenia dużo miększego, aczkolwiek takiego materiału, w którym te szczerby, ta struna zostanie, tak? Co oczywiście powoduje, że już nie traci na ostrości, tak? Wbrew pozorom, co ciekawe, szczerby podczas krojenia pomidora pomagają, po prostu przeszarpują skórkę i dalej pomidora da się ukroić dość prosto. Dobra, przestawiam kamerę, zrobimy jeszcze test kartki, jeszcze jeden i przechodzimy do podsumowania. Dobra, słuchajcie, myślę, że tym nożem w ciągu tych paru minut wykonałem zadania, które wielu użytkowników nie wykonuje nożem przez tydzień albo i całe tygodnie, więc jak gdyby myślę, że test był dość wymagający. Należy sobie powiedzieć wprost. Nie ma takiej możliwości, żeby przekroić w tym momencie kartkę. Po prostu nóż jest zbyt tępy w tym momencie. Już po przekrojeniu kilku kabli, po przekrojeniu puszki, otwarciu puszki, co nie zmienia faktu, że ostrość użytkową on wciąż zachowuje. Znaczy, golić to raczej nim się nie da, ale jak widzieliście, przekroić pomidora już jak najbardziej tak. Co za tym idzie? Jeżeli można by było postawić tezę, że jest to wystarczający edec, to tak, jest to wystarczający edec. Wystarczy mieć w domu dobrą ostrzałkę i raz na jakiś czas go przyciągnąć i tyle. Nie jest to oczywiście wyjebolit i nie będzie wam trzymał ostrości w nieskończoność, ale gwarant wam daje, że poza kilkoma stalami naprawdę dobrze obrobionymi cieplnie, po tym teście większość noży nie będzie cięła kartki. Znaczy, znam parę M390, dałbym sobie rękę obciąć, że spec nas od kosiarza tą puszkę by otworzył razem z tą całą ławką i nadal by ciął kartkę. Natomiast D2 wszelkiego typu na przykład dokładnie zachowają się w ten sam sposób. To znaczy, po takim teście one kartki już ciąć raczej nie będą, więc nie można powiedzieć, że ta aususemka, która tu jest, to jest jakiś zawód. Absolutnie nie. Zobaczcie, po pracach, które w zasadzie można było wykonać codziennie, w zależności od tego, gdzie kto pracuje, ten nóż nadal tnie i nadal swoją funkcję spełnia. Oczywiście no, będzie wymagał teraz drobnych korekt krawędzi, bo tak jak wam powiedziałem, sam koniec krawędzi tnącej, czyli ta najcieńsza
jego część już po prostu jest wyszczerbiona. Tego nie będzie widać na kamerze, chociaż jakby dobrze złapał światło, może by było widać. Natomiast absolutnie to nie dyskwalifikuje tego noża. Aus 8 stalą znaną jest, ona jakąś super agresywną stalą nie jest. Natomiast jeżeli chodzi o prace codzienne, które nie oszukujmy się, we większości u wielu użytkowników kończą się na zadaniach kulinarnych, bądź jakichś tam paczkach, kartonach czy innych rzeczach, spokojnie wystarczy. Nie podoba mi się ten nóż i mi się nie spodoba. Nie podoba mi się faktura rękojeści i to, że się brudzi. Nie podoba mi się głownia, nie podoba mi się to, że po złożeniu ten element głowni, który jest ostry, wystaje. Tak został zaprojektowany, nic na to nie poradzę. Nóż nie chodzi lekko, natomiast to nie jest też dramat. I teraz, co ja mam wam powiedzieć? Ten nóż spełnia swoją funkcję. To w międzyczasie ja wam będę starał się dać zbliżenia tego noża. Ten nóż spełnia swoją funkcję. Po wykonaniu prac, które nie są lekkie i nieprzewidziane w zasadzie na co dzień dla tego typu narzędzia, ten nóż nadal zachowuje na taką ostrość, że swoją rolę nożową nadal spełnia. Kosztuje on 120 coś złotych i tu uważam, że nie jest warty tych pieniędzy. Rękojeść, która pomimo wykonania go z materiału, który powinien być odporny, po prostu daje wrażenie badziewia. Po drugie, Aus 8, no porówno stal budżetowa, powiedzmy sobie szczerze, z tym, że za podobne pieniądze, albo dużo niższe, bo można naprawdę wyrywać dużo, dużo niżej, możecie na przykład kupić Landa, który będzie sprawował się równie dobrze, a jego mechanika jest dużo, dużo lepsza. Moim zdaniem estetyka jest dużo lepsza, ale to jest jak gdyby kwestia gustu, tak? Na pewno osoby posiadające lub chcące kupić ten nóż z tego powodu, że im się podoba, zawiedzione nie będą z funkcji nożowych. O estetycznych i wrażeniach dotykowych to każdy musi sobie sam ocenić. Ja personalnie go bym nie kupił, nie dlatego, że jest złym nożem, tylko dlatego, że mi się po prostu nie podoba i uważam, że jest za drogi do tego, w jaki sposób jest wykonany. Nie można powiedzieć, że on jest wykonany, że to jest zła jakość. Z tym się to wykonanie nie pasi mi, tak? Mechanika mi nie pasuje, w stosunku do ceny nie pasuje mi rękojeść i tyle. Natomiast no, chcę być uczciwy. Nóż swoją rolę spełnia. Na pewno w pracach, do których został przeznaczony, nie sprawi zawodu. I tyle. Dziękuję wam za obejrzenie tego testu. Dziękuję wam za pomysł na ten test, bo prawdopodobnie sam bym się nie zmobilizował, żeby kupić Cabara Dozera. Dziękuję wam za to, że oglądaliście. Zostawiajcie łapki w górę, wpadajcie na nasze strony, tu macie tą całą naszą tabelkę na koniec i od razu zapraszam was na identyczny test, tylko Kershaw'a dwójki w Blackwashu. Do zobaczenia.